Według statystyk Ministerstwa Edukacji Narodowej około 45 tysięcy zeszłorocznych sześciolatków, obecnie siedmiolatków, będzie musiało powtórzyć klasę pierwszą. W jaki sposób to wpłynie na dzieci? Wszystko zależy od nas, w jaki sposób tę sytuację tym dzieciom przekażemy. Jeżeli im powiemy, że to problem i że są gorsze, no to tak będą się czuły. Jeżeli przekażemy im w pozytywnym aspekcie tą sytuację, to myślę, że dzieci to przyjmą. Będzie to pewien bałagan i pewne zamieszanie, bo do tych dzieci dołączą przecież dzieci, które pierwszy raz przyjdą do szkoły. Czyli dzieci, które już pewien materiał przerobiły, będą połączone z dziećmi, które jeszcze materiału nie przerobiły. I tu będzie miał problem nauczyciel. Jak zainteresować dzieci, które już raz przerabiały ten materiał, bo przecież musi go przekazać nowym dzieciom. Zadanie niełatwe.